Nasza ekipa gotowa na zmorze van life. Hanulka ma sygnał. No to sprawdzaj. Tu, ale musisz podkopać. Warto 50 zł. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Proszę, twój wykrywacz. Dzięks. No i mój, bo wyjazd nad morze na van life bez wykrywaczy to jak pójście do lasu na grzyby bez wiaderka. Albo bez koszyczka. To zamykamy i jedziemy. No i ruszyliśmy w kolejną naszą podróż. Tym razem po raz kolejny obraliśmy sobie cel, gdzie? Nad morze. Jedziemy nad morze, spędzimy nad morzem nockę, będziemy nocować w busie, będziemy prowadzić poszukiwania, delektować się otoczeniem, wdychać jod i prowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali. Zgadzam się. Na naszej drodze nad morze tradycyjnie jest miejscowość Malbork i Zamek Krzyżacki. Za każdym razem, jak jedziemy w tamtym kierunku, stajemy tutaj, żeby podelektować się widokiem tego oto pięknego obiektu. Jest to niesamowite przeżycie, niesamowita radość. Ten obiekt robi naprawdę duże na mnie wrażenie i myślę, że też na Was. A w drodze nad morze patrzymy z Hanulką na co? Na nawigację. Patrzymy na miejsce docelowe. Patrzymy, ile zostało na minut i ile kilometrów. Zaraz Hania Wam pokaże. 18 kilometrów. Pokażę Wam na swoim tableciku. Pozostało nam 20 minut i chyba 9 kilometrów. Nie, 19, 18 minut teraz i 21 kilometrów. Teraz bliżej niż dalej, prawda? 21 kilometrów? Tak jest. Jesteśmy już w stegnie. Dojeżdżamy do naszego miejsca docelowego na parking. O, przepuścimy tutaj Państwa. Na parking leśny przy samym morzu. Także będziemy mieć bliziutko. Już jesteśmy nad morzem. Przyjechałam tylko po to, już byliśmy nad morzem, no to już pojechaliśmy do pola od razu. Wzięłam sobie jajko i znalazłam mi unikatową figurkę. Musiałaś przyjechać tutaj do polo, do stegny, żeby dostać tą unikatową figurkę? No. Moja ty. A to z którym będę wykrywaczem chodzić? Wybieraj kolor do wyboru. Albo z Ewelinki Deusem, albo z moim, albo z Rutusem Wersą. Możesz sobie wybrać, który chcesz. Z tym. Na pewno? Tak. A dasz radę, bo cewka jest duża. Zobacz, czy nie będzie za ciężki dla ciebie. Będę chodziła z Bibisiem. Z Bibisiem, nazywa go Bibis. Bibisiem. Wersa ma nową nazwę, Bibisio. Tak. Tak ja nazwałam. Dasz radę? To rozkładaj te materace, bo zanim pójdziemy na plażę, trzeba będzie pościelić łóżka. Pociągnij to. I jest git. Minimum logistyczne musi być zachowane. Najpierw ścielenie łóżeczek, a dopiero potem przyjemności. Może byś mi stary pomógł? Nie. Jeszcze tu ci położę te nasze nowe. Ale to i tak trzeba śpiwory. Od razu wypakować. No to wypakuję od razu. Jeszcze jeden przyniosę. No to weź. Ale po Polsce też chyba. Jest tu trzeci. Dobrze to wygląda. No to chyba w wulkanie
Już miała sprawdzane. Ania, chodź, zrobisz test, czy będziesz mogła spać w tym śpiworze. Nie, już nikt nie wchodzi w tych buciorach. Wzięliśmy się i zrobiliśmy. Zrobiliśmy? No. Nasz apartament gotowy już jest przygotowany w sumie do nocnego spania. A teraz możemy zbierać się i iść nad morze. Myślisz, że oczywiście. Wszystko gotowe? Hania, gotowa? Gotowa. To pokaż gotowa. Się, czy gotowa jesteś. Chodź tutaj do środka, zobacz. Podoba ci się to nocne spanie, łóżko? No. Mocno? No, aż tak. No to dawaj, susa, zobaczysz, wiesz, poduszki tu. Wybierz sobie miejsce, w którym chcesz spać. Ona już wybrana ma, nie widzisz, że jej podusia tu leży? Nie. Hanulka, co będziesz robić? Będziesz szukać, czy będziesz się bawić? Będę się na razie bawić. Możesz się bawić? Musi, ale będziesz mnie pilnować. Będę cię pilnować. Będziemy na zmianę. Jak ty będziesz szukała, to ja będę się bawiła. Jak ty będziesz się bawiła, to ja będę szukała. Zgoda? No, ale ty się nie możesz bawić. Jak nie mogę się bawić? Będę dorosła. To co? A dorośli nie mogą się bawić? No, cię nie rośnie zajmie. To jest ładne. My już gotowi do rozpoczęcia poszukiwań na nadmorskiej plaży. Dotarliśmy do naszych przyjaciół, którzy już tutaj od rana penetrują plażę. Olga i Piotrek już znaleźli swoje. My czekamy. My dopiero będziemy odpalać wykrywacze, będziemy szukać. Nie czekamy, tylko szukamy. Musicie nas dogonić czekamy na odpalenie wykrywaczy, także lada chwila. Piotrek, pochwal się, co masz. Oczywiście zmora, jak sami wiecie. Tego jest mnóstwo. Wpadają stare dwójki, jedyneczki, pięćdziesiątki, stare groszaki. Patrzę, Walinka. Znak dla mojego przyszłego męża dzisiaj na wieczór. Tylko na dzisiaj wieczór? Na dzisiaj wieczór. Czy na zawsze? Nie, na dzisiaj wieczór. Zobaczcie, co Olga znalazła. Jakąś tam wpinkę, czy to przypinka. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, co ta postać pokazuje palcami. To jest oznaka dla jej przyszłego męża, że ma dbać o nią co wieczór. Oddaję mu twoje ręce. Dziękuję. Piotrowi przypnę dzisiaj. Przypnij mu. Ja. Hania, ja zaczynam poszukiwania, a ty co? Chcę zrobić zamek z piasku, ja nie mogę. Zamek z piasku? Hania zaczyna zabawy w piasku, robi zamek, a ja zaczynam poszukiwania. No i na otwarcie poszukiwań wpada 10 groszy. Na szczęście oczywiście. W tym dołku był głęboki sygnał. Podkopałem go, wyrzuciłem ten piasek, nawet dużo piasku. No i znalazłem ten sygnał właściwy. On jest tutaj, w tym miejscu. Już go przemiatam. No i jest to... Co to jest? Już wam pokazuję. Dwa grosze, które tutaj sobie poleżało w tej ziemi i czekało, aż je wyciągnę. Także początek nie za ciekawy, ale pokazuje, że na plaży jest moneta. Tam myślałem, że będzie większy nominał, a to złotówka i to jeszcze świeżo zgubiona przy tej strefie, gdzie już zaczynają się krzaki. Dużo osób zasiada i dużo osób gubi wiele rzeczy. Hanulka ma sygnał. No to sprawdzaj. Tu, ale musisz podkopać.
Ale nie, to ci bierze od łopatki. Musisz zrobić tak, patrz. Co, zapomniałaś? No. No, tu sygnał jest, a zobacz teraz propointerem. To jest włączone. No włączone, a głębiej, córcia, głębiej. Jeszcze coś głęboko jest. Zobaczymy, co tu Hania za sygnał ma. A teraz sprawdzimy. Bije? O, nie? Już coraz bliżej. Dawaj propointer. Pokaż. Że folia będzie. A ja tak myślę, że chyba moneta. Myślisz, że moneta? No. Zaraz zobaczymy. Trzymaj propointer. Mamusia głębiej podkopie. Ale to ty szukasz, czy ja szukam? No, ale ja tak mocno i umiem kopać. Umiesz, umiesz. A może kapselek może być? Może być i kapselek. Wszystko możliwe. Pika. Mocno. Bardziej z tej strony. Dawaj propointer. O, już jesteśmy blisko, słyszysz? No, że. No to dawaj. Kopiemy dalej. Co to za skarby? Drut. A tym skarbem jest? Drut. Drucik. Ty go nie dotykaj, żebyś się nie skaleczyła. Ale duży. Drucik od, prawdopodobnie od tego grilla takiego jednorazowego. Zadowolona ze swojej znajdki? No jeszcze będę szukać. Będziesz szukać? A miała być... wygląda jak statek, bo coś mi tu padło. Jak statek, a miała być moneta, nie? No to szukaj tej monety. Mamo, to weź to. Wezmę. Wezmę mojej torby. Wezmę. Ja coś mi piekło, jak ja to dotykałam. Bierz wykrywkę. O, słuchawki ci spadły. Opa. Musisz go wyłączyć. Proszę, sitko. Hania, co ci się stało? Kilogram piasku mi się wsypał. Kilogram piasku w te buty? A skąd wiesz, że to kilogram, a nie pół? Ja bym wzięła kąpiel w domu. Tu ma te akurat było już widać. Gdzie to pani mogła wrócić? Dopiero jedną. Już dwie znalazłam. 10 czy 10. Warto 50 zł. Hania weszła, żeby się pobawić z wykrywaczem tutaj pod tą zjeżdżalnię, pod tą konstrukcję. Znalazła dwie, trzy monety. No i to mnie zainteresowało. Okazuje się, że ja już mam cztery monety i jeszcze są sygnały. Także o, jest kolejny, także się cieszę, że tutaj zaszła. Może coś tutaj więcej wyskoczy ciekawego albo większe nominały. Tutaj jest złotówka z tego sygnału, co teraz udało mi się go wyłuskać. No i tutaj wcześniejsze monety, o których Wam wspominałem, czyli
20, 40, 70 groszy, no i ta złotówka, także cały czas coś tutaj się pokazuje, także się pokręcę jeszcze tutaj przy tych stalowej konstrukcji. Hania miała nosa. Jest szum fali, też są sygnały, ale już widzę, ten sygnał tutaj jest. Piękna 50-groszówka ujawniła się tuż nad brzegiem morza, także jest sygnałów tutaj sporo, a nawet bym powiedział, że liczyłbym na więcej, ale to co zrobić, no trzeba się na razie cieszyć z tego, co jest. Hania, zobacz, co ci znalazłem. Twój strój kąpielowy. Masz. No co, nie chcesz flagi? Nie, one mają takie kostki. Masz. Masz tutaj swój strój. Nie. Masz ty łobuzie. Nie chciałaś takiego stroju kąpielowego? To dla ciebie był. Dla ciebie. Masz kijek od flagi. Musi być współpraca. Pomogę Hani, prawda? No. No zobacz wykrywaczem, czy już jest sygnał na wierzchu. Czy jeszcze trzeba kopać? No to ja też bym chciała. Odkopać jeszcze? Możesz. No, gdzie jest sygnał? W którym miejscu? W którym miejscu jest sygnał? Tu jest? No to teraz propointerem, tym mniejszym. Dobra. Ja to odłączysz tu słuchawki od tego wykrywacza? Tak. Bo nie chcę chodzić na... Kapselek. No. Tata, to może zakopać ją. I dzisiaj sukces dla mnie. Znalazłam nowisieńkie, świeżo zgubione. 5 złotych. Zobaczcie, jak się pięknie mieli. Ale naprawdę cieszę się super, bo oprócz kapselków tych moich 10 groszy nie znalazłam dzisiaj nic, bo więcej czasu przesiedziałam z Hanią. Ale na zakończenie mojego wieczoru jest 5 zł. Aby jutro było tak samo jak dzisiaj. Znaczy nie tak samo, no bo dzisiaj było kiepsko, ale żebym znalazła więcej takich monet. Chwila odpoczynku, bo pomału będziemy kończyć nasze poszukiwania. Chciałem dograć scenkę, aby ty mi dupę całą zmoczyło i prawie moczy dzisiejszego wieczoru, żeby udać się do busa na odpoczynek. Ta cisza i spokój i te fale, które chcą mi tyłek podmyć, są bezcenne. Stopy dobrze czuję. Co robią? Stopy się dobrze czują. Dobrze czują się stopy twoje? Tak. A powiedz, co robimy? Odczepujemy nogi z piachu z kilogramu. Odczepujemy nogi z kilogramowego piachu. A dwa piaski z dwóch butów to razem kilogram. O proszę. To tyle trzeba zakosić do domu? No.
No już w busie gotowi do spania. Hania, ciepło czy zimno? Mówi, że ma zimne łapki. Pokaż się, Hania, tutaj. Pomachaj chociaż. Także jest nie za ciekawie, że tak powiemy. Jezus. O temperaturę, bo jest już chyba 7 stopni na zewnątrz, ale my dzielnie w busie walczymy i przygotowaliśmy się już też do spania. Naprawdę. Dzisiejszy dzień to można powiedzieć takie zabawy z wykrywaczem metali. Hania dzisiaj miała miło trochę... Miło spędzony dzień. Tak, miło spędzony dzień przede wszystkim. O tym warto wspomnieć. No i takie zabawy z wykrywaczem. Hania miała radość, bo tam znalazła trochę moniaków. Było wesoło. Nie nagrywaliśmy tego, ale zrobiliśmy sobie też jeszcze małego takiego grilla. I po kolacji jesteśmy już tutaj, gotowi do spania. Przebrani w piżamki. Testowanie nowych śpiworów. Zobaczymy, czy przetrwamy noc i jak się będziemy czuć po tej nocce. To wszystko Wam powiemy przy porannym śniadaniu, prawda? Prawda, i przy porannej kawce. Tak jest. A tymczasem będziemy kończyć już dzisiejszy dzień i kłaść się do spania. Do naszych śpiworów. Co tam mówisz? Życzymy Wam miłej nocy i sobie oczywiście też. Stosunkowej nocy. No co Ty gadasz? Nie, no co Ty żartujesz. Także dobranoc i do zobaczenia. Dobranoc. Rano. 5-gwiazdkowy hotel. Co Ty mówisz? Nie, to w Niemczech 5-gwiazdkowy hotel. A Hania mówi, że śpimy w 5-gwiazdkowym hotelu. I niech tak zostanie. Tak jest. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.